Dzień dobry Państwu, telewizja w Polsce.pl. Naszym gościem dzisiaj jest pan profesor Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Szumana. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Porozmawiamy o tym, czy rzeczywiście zaczęła się akcja przekonywania Polaków do euro, bo coś ostatnio pojawia się sporo publikacji mówiących o tym, jakie korzyści przyniosłaby Polsce, polskiej gospodarce i polskim obywatelom przyniosłoby wejście do strefy euro. No i właśnie chciałam z panem porozmawiać na ten temat, dlatego że taki główny artykuł, który ukazał się w Rzeczpospolitej, który jest autorstwa pana, zaraz znajdziemy, czyjego on jest autorstwa, mówi o 8 korzyściach, ale znalazła się od razu polemika, która udowadnia, że 7 z tych korzyści to jest po prostu fałsz, czy coś takiego nie istnieje. Ja może wymienię tylko kilka. Każdy rok bez euro przynosi Polsce straty. Korzyścią z euro jest wzrost wiarygodności gospodarczej. Korzyścią z euro jest eliminacja ryzyka walutowego. Niższe stopy procentowe, tańsze kredyty, wzrost konsumpcji, inwestycji, obrotów handlu zagranicznego i tak dalej, i tak dalej. I z tych wymienionych przeze mnie to właściwie polemizujący z tym artykułem pan Adam Dąbrowski twierdzi, że tylko jedna jest prawdziwa, że korzyścią z euro jest eliminacja ryzyka walutowego. Ale porozmawiajmy o tym, panie profesorze, czy rzeczywiście zauważa pan, że to jest taka akcja już może tak łagodnie, ale będzie kontynuowana i będzie się nasilała, żeby przekonać Polaków do wejścia do strefy do euro, do zgody na zamianę złotego na euro? No niestety to są takie fale propagandowe i rzeczywiście ja się zgadzam, że tylko usunięcie ryzyka walutowego to jest korzyść. Wiele z tych wymienionych zresztą tam to jest akurat odwrotnie, jeśli chodzi o właśnie eksport i import, elastyczność gospodarki, możliwość doganiania silnych ekonomii takich jak Niemcy. Nie dokona się, jeśli wejdziemy do euro. I tutaj no, mamy taki, parę lat temu była taka analiza think tanku niemieckiego, który pokazał właśnie, że takie kraje mocne gospodarczo, ale dużo słabsze od Niemiec, jak Francja, Hiszpania, Włosi, stracili 2-3-krotny PKB właśnie na wejściu do euro. Czyli zasadniczym warunkiem jest konwergencja, czyli zbliżenie się podstawowych parametrów gospodarki mikro i makro do najsilniejszej gospodarki niemieckiej. Zresztą trzeba przypomnieć, proszę państwa, że jeszcze wtedy, kiedy na przykład prezesem Narodowego Banku Polskiego był pan profesor Belka, no to właśnie mówił dokładnie o tym samym, że dopóki nie będzie tej konwergencji, zresztą o tym mówi wielu ekonomistów, niezależnie od, że tak powiem, opcji politycznej, że konwergencja, czyli zbliżenie się potencjału gospodarczego do Niemiec jest dopiero pewną potencjalną możliwością do tego, żeby taką walutę przyjąć, chociaż ja uważam, że to ten warunek, czy ta sytuacja nadal nie wystarcza, dlatego że, proszę państwa, w cyklu w przyszłości są różne cykle i każda gospodarka może tracić swój potencjał. Na przykład, nie daj Boże, na wypadek wojny, jeśli na przykład Polska byłaby bardzo mocno zniszczona, wówczas ten potencjał staje się dużo niższy niż niemiecki i wówczas, kiedy mamy tą walutę, która owszem odzwierciedla jako taki termometr czy barometr tego, co dzieje się w gospodarce niemieckiej, ale on nie byłby w stanie i nie odzwierciedla tego, co dzieje się u nas i to właśnie byłby zawsze taki problem w przyszłości. Także tutaj trzeba na to popatrzeć. No i w końcu konstytucja, prawda? To tutaj na pewno pani redaktor pewnie będzie chciała tą sprawę poruszyć. No właśnie, chciałam pana zapytać, bo propozycja zmian traktatów, która jest szykowana w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, zakłada obowiązek przyjęcia euro przez wszystkie kraje członkowskie, to znaczy jeszcze przez te, które jeszcze euro nie przyjęły, jest ich parę, między innymi i Polska, ale z drugiej strony mamy konstytucję, która bardzo wyraźnie określa, jakie są zadania Narodowego Banku Polskiego i co jest narodową walutą.
Tak, dokładnie. W artykule 227 jest to jasno, nie potrzeba tutaj intelektów prawników, żeby to zrozumieć, że właśnie narodową walutą jest polski złoty, że właśnie jedyne prawo do emisji tego złotówki ma Narodowy Bank Polski. Tam też są określone właśnie kompetencje Rady Polityki Pieniężnej. No i bez zmiany tego zapisu konstytucyjnego, nawet gdybyśmy tę, tak jak powiedziałem, konwergencję, czyli te parametry ekonomiczne, gdyby się zrównały do niemieckich, to konstytucja nam tego nie pozwala. Tutaj myślę, że mimo wszystko rozsądnie ci, którzy zapisywali to w traktatach, się zachowali, że nie określili daty, dlatego że tutaj to byłoby wtedy w sprzeczności z konstytucją, bo proszę państwa, kiedy może dojść do ewentualnie zmiany konstytucji, kiedy no powiedzmy koalicja rządząca czy partia rządząca miałaby 2/3 głosów w parlamencie, a to patrząc na sytuację nie tylko w Polsce, ale w innych krajach, gdzie dzisiaj uzyskanie takiej większości właściwie jest prawie niemożliwe. Można by powiedzieć, że to kryterium konstytucyjne wydaje się, że w długich dekadach do przodu, a może i wiekach, nie będzie osiągalne. No tak, ale panie profesorze, wszystko jest możliwe, dlatego że konstytucja jest obecnie podważana. Okazuje się, że uchwała Sejmu może konstytucyjny porządek w jakiejś tam części naszego ustroju prawnego wywrócić, więc może się okaże, że nowi rządzący powiedzą, że głos należy do narodu, zrobimy referendum, referendum będzie ważniejsze, będzie wielka akcja propagandowa, więc takie czarne scenariusze moim zdaniem też są bardzo prawdopodobne. Ja przepraszam, bo nie wymieniłam autora tego tekstu Rzeczpospolitej, który przedstawia korzyści, wymieniłam polemistę. Pan Piotr Skwirowski jest autorem tych 8 korzyści przedstawianych czytelnikom Rzeczpospolitej, nie tylko, które z tego euro wynikają. No dobrze, ale załóżmy, że dochodzi do tego momentu, kiedy Polska przyjmuje euro. Normalny obywatel zyska czy straci? No tu, proszę państwa, mamy szereg przykładów. Ostatnio Chorwacja, przecież to są potężne straty, tak? Tutaj niektóre ceny wzrosły o 80%. Już nie mówiąc, pani redaktor, bardzo ważną sprawą straty na samym początku byłoby przeszacowanie wartości aktywów, czyli ustala się pewien kurs. Ten kurs zwykle jest stosunkowo niekorzystny, czyli aktywa, czyli wartość nieruchomości, wartość naszych depozytów, akcji i tak dalej. O tym się mało mówi, ale to są potężne straty, które dana gospodarka realizuje. No, Słowacja, prawda? Tutaj widzimy kraje nadbałtyckie, kiedy szalała kryzys, inflacja, prawda? To euro nie uchroniło ich od właśnie tych najwyższej inflacji, trzeba powiedzieć. I to można by w tym wypadku zadać pytanie dla tych, którzy są zwolennikami euro, mówię w ogóle o systemie euro, dlaczego nie podejmuje się jakiejś rekonstrukcji, bo silnym dowodem na to, że to euro nie działa, jest właśnie to potężne zróżnicowanie poziomu inflacji, które w tych krajach, które posiadają euro, miało miejsce, a nie powinno tak się właśnie dziać. I to udowadnia ten argument, że właśnie dopiero w przypadku konwergencji, czyli zrównania się potencjałów, ta inflacja w tych wszystkich krajach byłaby podobna. Panie profesorze, jednym z argumentów za przyjęciem przez Polskę euro było to, że strefa euro jakoś mniej boleśnie przeszła przez ten wzrost inflacji, który ostatnio mieliśmy, niż kraje, które tego euro nie posiadają. Tymczasem w grudniu w strefie euro, w przeciwieństwie do Polski, nastąpiło przyspieszenie wzrostu cen. Niemcy i Chorwacja się do tego głównie przyczyniły. A w przypadku Polski, chociaż wielu ekspertów wyrażało swoje obawy przed wzrostem inflacji w grudniu, okazało się, że ten wskaźnik spadł z 6,6 do 6,1, wracając do spadkowego trendu. Czyli to jest kolejny argument, który no, w zderzeniu z rzeczywistością nie bardzo się broni.
Pani redaktor, gratuluję, że pani podnosi tą sprawę, bo niewiele osób, czy dziennikarzy, a nawet ekonomistów podnosi ten mocny argument, bo jeśli właśnie dokładnie tak się działo, że i w kryzysie tym pandemicznym i później inflacyjnym, jak popatrzymy na relatywne wskaźniki, na przykład poziom stóp procentowych, inflacja, tempo wzrostu gospodarczego, poziom bezrobocia, to Polska wypada w tych wszystkich sytuacjach najlepiej. I jednocześnie jak popatrzymy na przykład efekty wyjścia z kryzysu chociażby pandemicznego, to właśnie Polska straciła najmniej i wyszła najszybciej, a te kraje, szczególnie właśnie na zachodzie, poniosły relatywnie dużo właśnie wyższe straty. Zwrócę uwagę, pani redaktor, że zarówno w pandemii, jak i na skutek inflacji, te stosunek długu do PKB w Niemczech, Hiszpanii, Francji, we Włoszech szczególnie, nawet w Wielkiej Brytanii, poszybowały bardzo wysoko. Niemiecki dług do PKB sięgał wtedy około 80%, teraz jest około 70-65%, ale jest dużo wyższy niż w Polsce, bo my mamy około 50%. W Hiszpanii ponad 100 i we Francji, we Włoszech 160. Co to oznacza? To znaczy, że skoro ten dług wzrósł, to znaczy, że koszty inflacji i koszty pandemii, ale w szczególności inflacji, przełożyły się na ten wzrost długu, czyli państwo się zadłużyło, czyli de facto podatnicy w dalszej kolejności ponoszą tam na zachodzie te konsekwencje. Będą Także prawda wygląda w ten sposób. Panie profesorze, chciałam pana jeszcze zapytać o rolę Narodowego Banku Polskiego. Dlatego, że no, jeżeli byśmy przyjęli euro, to właściwie wszelkie narzędzia, którym dysponuje Bank Narodowy, żeby w momentach kryzysowych albo chronić portfele obywateli, albo chronić gospodarkę, no przestają istnieć. Rezerwy złota wyjeżdżają do banku we Frankfurcie i właściwie jaka wtedy jest rola Narodowego Banku? Może zacznijmy od tego, jakie mechanizmy ochronne ma w swojej dyspozycji Narodowy Bank, żeby chronić obywateli i gospodarkę. No właśnie, ma mechanizmy w postaci rezerw walutowych, tu między innymi rezerwy złota. O co chodzi w tych rezerwach? Jeśli na przykład będą pewne zaburzenia w wymianie eksportowo-importowej, czyli jeśli na przykład spada im eksport, bo z eksportu uzyskujemy walutę obcą, a import utrzymujemy, więc musimy wydawać te pieniądze, to znaczy, że czyli kupować z zagranicy, a więc wydawać waluty obce, to nam pozwala te wysokie rezerwy utrzymać stabilność gospodarki przez kilka, nawet kilkanaście miesięcy. To jest parametr, który jest stosunkowo rzadko na takim właśnie poziomie. Następnie właśnie kwestia uregulowania stóp procentowych. No właśnie w związku z inflacją, ale też wiemy, że regulowanie stóp procentowych ma wpływ również na w pewnym sensie pobudzanie bądź z tym redukowanie, jeśli jest nadmierny tempo wzrostu gospodarczego. Stopy procentowe też się przekładają w jakimś sensie, nie bezpośrednio, ale pośrednio, też na kursy walutowe. Też jeśli na przykład mamy sytuację jakichś takich chaotycznych zmian kursów walutowych, również Narodowy Bank Polski może, że tak powiem, przez transakcje takie właśnie walutowe dokonywać pewnej stabilizacji. No i w końcu tutaj, co było bardzo ważne, co obserwowaliśmy w przypadku krajów nadbałtyckich, które nie mogły właśnie stymulować gospodarki w czasie i kryzysu pandemicznego, i tego inflacyjnego, to właśnie ta własna waluta, do której kompetencje de facto ma Narodowy Bank Polski do jej emisji, czyli do ustalania poziomu podaży tego pieniądza na rynku, spełniała bardzo dobrą i pozytywną, stymulującą rolę.
A tutaj no, Litwini czy Łotysze nie mają możliwości zwiększania bądź zmniejszania podaży właśnie waluty po to, żeby, że tak powiem, stabilizować obrót gospodarczy, czy nie dochodziło do nadmiernej podaży bądź też deficytu, po to, żeby ten krwioobieg gospodarczy miał określoną sprawność. Musimy już kończyć, panie profesorze, ale myślę, że będziemy często o tym mówić, bo widać, że nasz złoty no trochę jest zagrożony tą akcją przekonywania Polaków do tego, jakim dobrodziejstwem jest euro, i trzeba rzeczywiście, tak jak pan to zrobił, w oparciu o fakty mówić, co to naprawdę oznacza. Bardzo dziękuję. Pan profesor Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Szumana, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze. A my spotkamy się za parę minut. Proszę z nami zostać.